obiekty LZS-u od Żanki Dziergowice, dziś pełen ludzi. Specjalna okazja, okazja, którą uświetni Górnik Zabrza. Za wszystkim stoi były piłkarz Górnika. Warto przypomnieć Stanisław Wróbel, 3 sezony, początek, koniec dekady lat 90., początek lat 2000. Dokładnie, cieszę się z tego niezmiernie, że mogłem powitać tych wspaniałych gości na tym moim, na naszym tutaj dziergowickim obiekcie, moim mówię, bo jeszcze tu się wychowałem, tu gram jeszcze, a do tego mamy dzisiaj z tego się z czego cieszyć, bo otwieramy dzisiaj nową trybunę. Wy jako Górnik Zabrze, zawsze Dziergowica był numerem jeden, to uświetniliście tą imprezę. Cieszę się z tego niezmiernie. Taką personę jak Stanisław Oślizło witamy dzisiaj na naszym obiekcie. Wójt, przewodniczący rady są niepowzięci, tak powiem, i ja też, że taka osoba może otwierać ten klub, a klub się rozwija. Pracujemy z dziećmi, z młodzieżą. Myślę, że może kiedyś jakiś nabytek z Dziergowic zasili Górnika Zabrze. No i dziś jeszcze te dawne takie emocje i sentymenty wróciły. Spotkanie na boisku po raz kolejny w koszulce Górnika. Chyba te wspomnienia z takiego najlepszego sezonu, tego, gdy 5 bramek zdobywałeś w Ekstraklasie, dołożyłeś coś jeszcze w Pucharze Ligi. No dziś tak to wszystko wraca, można powiedzieć. No dokładnie, tak jak tak zostało to powiedziane. No. Widzi się kolegów po latach, tak? Znowu się spotykamy, znowu się przebieramy, znowu jesteśmy w szatni, na boisku. Można się przez siebie naśmiać, nacieszyć swoją osobą. To jest wspaniałe. To są rzeczy, które zawsze zostają w pamięci i tego się nigdy nie zapomina. Ja jestem osobą bardzo taką sentymentalną, zżytą. Cieszę się, że Arek Kampka, że Adam Kąpała, że Sławek Kapciński, że Marek, że wszyscy byli tutaj na tym obiekcie i pozostali, że znowu się mogliśmy spotkać i rozegrać razem mecz. Fajna sprawa, naprawdę. No, trudno uwierzyć, że Arkadiusz Kampka odłożył już te piłkarskie buty na kołku. No, chyba to nieprawda, widząc ten ciąg na bramkę, tę dynamikę, ten zwód, no, to co znane było z boisk Ekstraklasy, no, wtedy jeszcze nazywanej pierwszą ligą w Górniku Zabrze, dziś król strzelców mini turnieju w Dziergowicach. No co ja mogę powiedzieć? No, granie w piłkę moje skończyło się ostatnie takie poważne 15 lat temu.
3 lata temu tu też był taki turniej zorganizowany przez Staśka Wróbla. To był taki ostatni mecz, który rozegrałem. I nie mam w ogóle kontaktu z piłką, nie mam w ogóle kontaktu z boiskiem, z zawodnikami. No niestety tak się mi życie potoczyło, że jednak w innej gałęzi tam powiedzmy gospodarki mój biznes się rozkręca, ale z piłką nic. No ale może to dobra okazja, dziś po latach założyłeś koszulkę Górnika Zabrze. Sentyment do Górnika to jest coś niesamowitego, to jest spełnienie marzeń, to jako mały chłopak z takiej małej miejscowości to było niemożliwe, żeby zagrać z koszulką Górnika. Mało tego, gdzieś jeszcze powiedzmy przez jakiś tam okres byłem kapitanem i wyprowadzałem Górnika, tak jak kiedyś powiedzmy Stanisław Oślizło czy Włodzimierz Lubański. To wszystko, co robię do tej pory, jest bardzo ważne, ale to, co mnie spotkało na boisku, dla mnie jest najważniejsze. No, czyli teraz możemy liczyć na to, że przyjmiesz nasze zaproszenie i przyjedziesz do Zabrza również pokibicować, spotkać się z nami na stadionie. Znaczy tak, jestem w kontakcie z prezesem, z Darkiem, super człowiek, bardzo cieszę się, że Górnik jest teraz na ustach powiedzmy całej Europy, nawet całego świata. Bardzo spoglądam na to, co się będzie działo i na pewno się pojawię i się zobaczymy. I się zobaczymy. No.